Witam serdecznie, konferencja pozostała po meczu 25. kolejki PKO pierwszej ligi mężczyzn. Drużyna gospodarzy z Międzychodu 84 punkty i goście ze Stargardu 92 oczka. Co ciekawe, drużyna gości czas na prowadzeniu, jak widzimy w statystykach, 6 minut ledwie. Co do powiedzenia mają przedstawiciele gości, poprosimy o zabranie głosu zawodnika Bartosza Majewskiego. No przede wszystkim te 6 minut wynika z tego, że po raz kolejny bardzo słabo wchodzimy w spotkanie i musimy gonić. Dzięki temu drużyna, przeciwnicy generalnie napędzają się, zaczynają wierzyć w zwycięstwo i gra się bardzo trudno. Bardzo się cieszymy, że wygraliśmy na bardzo ciężkim terenie, gdzie już kilka naprawdę klasowych drużyn poległo. I z naszej strony my idziemy dalej. Życzę powodzenia tutaj całej organizacji. Chciałbym również podziękować licznej grupie kibiców z naszego miasta, którzy przyjechali i nas wspierali. Cieszę się również z niezłego swojego występu, bo to dla mnie bardzo ważny i emocjonalny mecz, więc cieszymy się ze zwycięstwa i idziemy dalej. Kibice zawsze tak Was wspierają, tak jak dzisiaj w liczbie blisko 30, prawie 40 osób do Międzychodu zawitali. Jeżdżą z Wami po całej Polsce? Tak, jeżdżą z nami, są naprawdę niesamowici. Niedziela, 20 godzina, jutro idą do pracy, a przyjeżdżają, naprawdę szacunek dla nich i naprawdę czujemy ich wsparcie. Brawo, świetnie, dziękujemy. Trener Kamil Sadowski, poprosimy. Zawodnika już puszczamy. Dziękuję. Potem. Wstępnie gratulacje dla drużyny z Międzychodu, dla trenera Marcina. Ostatnie ich mecze, ostatnie ich jakby poczynania pokazują, że oni nie składają broni, walce o utrzymanie. Widać to po wynikach, po wygraniu w Katowicach na ciężkim terenie, wygrana z Tychami jakiś czas temu, plus walka na pewno z Krosnem tutaj. Szanowni mecz, który przegrali, ale składają broni i wyszli z bardzo dobrą energią. My ospale, znaczy tak, my mieliśmy pozycję, nie trafiliśmy. Oni bardzo łatwo weszli w mecz, to co sobie mówiliśmy wczoraj za zawodnik Damian Szymczak, jak poczuje krew, jest niesamowity w tej lidze w tym roku, trafia szalone rzuty i poczuł krew, potem cały mecz tak ciągnął na tej energii. Starałem się zachowywać spokój, bo widziałem te otwarte rzeczy, widziałem nasze przewagi, widziałem, gdzie jakby ofens nam hulał i liczyłem, że w końcu zaczniemy bronić, tak? Przez pierwsze 15 minut straciliśmy bodajże około 40 punktów, po 39, więc to było bardzo źle. Potem zaczęliśmy grać naprawdę z większym zaangażowaniem. Ogólnie gratulacje też dla mojego zespołu, bo tutaj zaangażowanie było ok. Myślę, że też im dziękuję, bo ostatnio mieliśmy, znaczy powiem to nie, że ja teraz dziękuję im, że oni przyszli do roboty. Nie? Po prostu tak musi się dziać, że przychodzą i mają widać pianę w ustach i chcą grać, chcą widać to, że chcą rzucać się na parkiet i to mi się podoba. Nie wszyscy, bo bardzo mnie smuci niektórych jakby zachowania w tak ciężkim meczu. Pewnie chodzi o minuty, ale tak nie może być, bo to jest drużyna, wiemy, że mamy ciężki okres, każdy w tym sezonie dostał swoje szanse i grają ci, to co zawsze powtarzam, będą grali ci, którzy rzucają się na parkiet, którzy nie kręcą głową, taki mamy zespół. Więc na pewno też dziękuję tej starszyźnie, w tym meczu poszli wszyscy w trupa, że tak powiem, i na ławce część tutaj. Nawet Adrian zagrał mnie i z Damianem, ale wspierali na ławce. Damian też cały czas starał się rzucać jakieś podpowiedzi, więc tutaj dobra praca asystenta Daniela, więc wszyscy wiedzieli, jak to jest ważny mecz. Bo przegraliśmy w środę z WKK, więc ta chmura nad nami była naprawdę bardzo, bardzo ciemna. Nawet mogę powiedzieć, że to była czarna chmura, bo też wiem, co się dzieje w środowisku, wiem po prostu, więc wiem, jaka była stawka tego meczu. Jak ktoś mi powie, że nie była, to wiem, jaka była, bo
Nie jestem głupi i wiem gdzie, co, jakie osoby tutaj, ale to już może ja dziękuję tym osobom z najbliższych moim. Też środowisko tutaj trenerskie w Polsce. Dziękuję wszyscy, naprawdę moi znajomi trenerzy, nawet ci, z którymi nie utrzymaj kontakt. Nawet prostego SMS-a napisali dzisiaj przed meczem, byłem naprawdę bardzo z tego powodu zadowolony, bo myślę, że trenerzy w Polsce też muszą się trzymać i w takich ciężkich chwilach nie tam cieszyć się z porażki. Pewnie, oczywiście pewnie gdzieś ten wchodzi na Facebooka, czy gdzieś tam czytają te komentarze, wszyscy teraz tak jest, żywi się porażką kogoś innego, ale dziękuję tym, którzy naprawdę przez ostatnie 3 dni i w środowisku naprawdę bardzo fajnie też dostawają dużo informacji ciekawych, co się dzieje. Więc my kontynuujemy swoją pracę, naprawdę cieszę się, że parze coraz lepiej wygląda. Musimy kontynuować, łapiemy w końcu taki, wiemy kto powinien zaczynać, wiemy kto jak broni na przykład rozgrywających. Oczywiście sami też popełnia błędy, ale w kluczowych momentach ciągnął nas w pierwszej połowie, byliśmy dzięki niemu przy grze. I też fajnie dzisiaj Wojtek Czelonku przyszedł pochwalić, przede wszystkim decyzyjność była ok, czyli te rzuty, które wykonywał, to były albo przygotowane rzuty, albo wykreowane rzuty. Prawda, tylko 16 asyst, ale naprawdę to mi się podobało. Przegraliśmy w górkę. Tutaj naprawdę ten meczap, który między chód wychodzi z Grublem i z Linczem, jest bardzo, bardzo ciężki, tak powiem, dla nas, bo my też nieraz mamy tą mniejszą czwórkę. I tyle, no pracujemy dalej. Jeszcze raz dziękuję tym, którzy podeszli bardzo poważnie do tego spotkania. Wiedzieli, jaka jest stawka. Dziękuję kibicom, którzy tu przyjechali, bo słychać było ich. Dawali nam skrzydeł, ta grupa kibicowska, bo nie zawsze jest, wspiera nas, jeździ za nami po całej Polsce i na meczu też u nas w domowym po prawej stronie ta grupa kibicowska, trzeba powiedzieć, że wspiera nas na meczach, nawet jak jest coś nie tak, to słyszę, oczywiście też są zdenerwowani, ale czuję od nich wsparcie, oczekują zaangażowania i ja to rozumiem i dzisiaj to zaangażowanie było, na pewno mi też to potwierdzą, więc życzę im szerokiej drogi. A przed nami kolejny ciężki mecz. No życzę tej chłopaków z Międzychodu i trenerowi Marcinowi wszystkiego dobrego w kolejnych meczach bez kontuzji, bo dzisiaj też był pecha. Jakub Lewandowski, jeden z ważniejszych młodzieżowców grupa, więc niestety taka to jest najgorsze, co może być w koszykówce, czyli kontuzji. Dziękuję bardzo wszystkim za miłe przyjęcie, fajną atmosferę. Dziękuję. Trener tutaj powiedział bardzo dużo, ale jeszcze musiał pan rozwinąć ten tajemniczą myśl, że pan coś wie. To pewnie jakbym przegrał dzisiejszy mecz, to pewnie bym pana trenera w Starogardzie, bo wiem jak to wygląda i jakby spodziewałem się, jakbyśmy przegrali i jaka była ranga. To jest normalne, czy nie jest to normalne ogólnie, ale wiem już jak wyglądało teraz te ostatnie 2 dni i życzliwi ludzie też mi pewne rzeczy mówili i dlatego wiedziałem. Myślę, że zawodnicy sami przyszli do mnie, bo zawodnicy też przyszli do mnie i powiedzieli, że wiedzą o tym. Więc też zawodnicy są tacy, akurat nie wszyscy, ale część tutaj tych zawodników. Jesteśmy ze sobą od jakiegoś czasu, znamy się wiele lat. I oni wiedzieli o tym. Wiedzieli jak rozmawiają z wieloma. Tutaj jest, jak ktoś jedną informację da gdzieś, to ona przychodzi i zaraz wszędzie wszyscy wiedzą. Zwłaszcza jak jest gorący teren i też wszyscy żyją tym, żyją porażkami. No to jest niestety takie polskie. No, wszyscy się tym karmią. Te środowisko też się tym karmi. I wiadomo jak to jest. No, teraz jest taki gorący okres, trenerzy tracą po pracę. I na pewno po prostu ja też odpowiadam na pytanie. Wiedziałem, że coś się dzieje, bo po meczu środowym mój telefon cały czas był rozgrzany. Do mnie ludzie dzwonili, ja mówię, słuchajcie, ja żyję, ja nie wiem, co się dzieje w internecie, nie mam pojęcia. Nie czytam tego, ale takie dostawałem telefony, pytali się, czy się nie powiesiłem. Więc nie, to jest tylko sport i to jest tylko sport. Ja mam wspaniałe życie, więc mam fenomenalną rodzinę i przyjaciół, więc ja nie będę tutaj, jakby dla mnie to nie koniec świata. Tak się stanie.
Jeszcze jedno pytanie. W takim razie, jaki był cel przesadzony u Państwa w klubie? Trzeba to powiedzieć, poza jakby sponsorem głównym, czyli panem Marcinem Furbiszewskim, który wracając do klubu jako sponsor tytularny, bardzo chciał zagrać w finale i bardzo chciał walczyć o awans. To była rozmowa z nim, ale przedłużając powiedzmy kontrakt w tamtym roku w grudniu, nie było nic takiego powiedziane, że w przyszłym roku walczymy o awans. Ja bardziej, może to jest mój błąd, że bardziej sam się nakręcałem tym wszystkim i ciągle mówiłem o tym, że chcę z tą drużyną, że rozmawiałem i widziałem, jaki jest zespół i chciałem po prostu też, no nie oszukujmy się, mamy dobry zespół. Patrzymy, jak jest. Oczywiście Astoria ma fenomenalny zespół, ale ja nie będę mówił, że o, to ja będę walczył o play. Przecież to jest brak szacunku do moich zawodników i brak szacunku też do kibiców. Przecież widzimy, nie można się asekurować. Więc ja zaraz mówię o finale i taki jest mój cel. I będę do momentu, kiedy, nie wiem, mamy teraz, mieliśmy zaległości, ja się tak układa, że jak nadrobimy mecz i uda nam się go wygrać, no to jesteśmy tam na miejscach 5-6. Nie ma to żadnego znaczenia. Oczywiście chcemy startować u siebie na hali, no mamy dobry termin, wszystko jest w naszych rękach. Ci chłopacy sami doszedł miesiąc temu. Widać, że trzeba też z nim pracować. To nie jest tak, że przyjdzie ci obcokrajowiec i powie się, daj mu piłkę i wszystko będzie ok. Dużo pracy przed nami. Teraz akurat mieliśmy okres treningowy, mieliśmy półtora tygodnia wcześniej przed WKK, więc trochę przycisnęliśmy. Sami parze byli chorzy, to też z choroby się wychodzi jakiś czas. Udało się, że tak powiem, poskładać to i teraz będziemy pracować, żeby wchodzić na rzecz na ten. Ale wiadomo, że jest jakby teraz było gorąco, mamy ciężki wyjazd do tychów, a potem mamy cross. Więc w tej lidze, jak widzą panowie, nie ma łatwych meczów, tak? Tutaj przyjeżdża, tutaj wszyscy mówią między innymi. Ja powiedziałem, że to jest mega zespół dobry u siebie na hali, oni są niesamowicie skuteczni. Damian trafia niesamowite rzuty, gdzie jest, ma 40% za 3, więc trener włożył ten zespół bardzo dobrze i są bardzo niebezpieczni, więc tych Krosno same się przekonały, oczywiście Krosno wygrała, ale myślę, że już oni sami myśleli po raz na meczu, więc jeszcze raz dziękuję wam. Trenerze, gratulujemy wygranej, szczęśliwego, spokojnego powrotu, powodzenia w kolejnym. Dziękuję. I witamy na konferencji przedstawicieli drużyny gospodarzy KS Manolejk, Sokół, Marbo, Międzygód, Mariusz Małopolski, 12 minut, 6 punktów, 6 zbiórek. Co byś powiedział na tego meczu? Myślę, że bardzo dobre, wyrównane spotkanie do samego końca. Gratuluję oczywiście drużynie Stargardu za bardzo dobry mecz i za zwycięstwo. No niewiele zabrakło. Myślę, że tutaj u nas braki w kadrze, kontuzje troszeczkę osłabiły rotację. Zabrakło trochę tlenu na koniec meczu i to drużyna przyjezdna wyciąga dzisiaj zwycięstwo. Mam nadzieję, że kontuzja Kuby szybko zostanie wyleczona, jak najszybciej do nas dołączy, bo jednak też jest cenny młodzieżowcem w naszej drużynie i oby jak najszybciej wrócił i wzmocnił nas może w następnych spotkaniach, oby jak najszybciej, bo potrzebne nas mamy zwycięstwa, żeby się utrzymać. Wydaje mi się, że gramy niezłą koszykówkę, walczymy do samego końca. Nikt nam nie zarzuci tego, że nie oddajemy serca. No, obyśmy jak najszybciej mieli siłę do tego, żeby wygrać kolejne spotkanie. Czy ta kontuzja Kuby podcięła nam skrzydła, dodała skrzydeł? Jak zespół zareagował? Bo to kolejna kontuzja w waszym zespole, tak? Tak, kolejna kontuzja. Natomiast wiadomo, że to nie są rzeczy. Trzymamy kciuki, żeby jak najszybciej wrócić do zdrowia. Tak jak wspomniałem, jest cennym młodzieżowcem w naszym zespole na pozycji numer 4. Będzie to na pewno osłabienie w kolejnych meczach, no ale nic nam nie pozostało, tylko bić się do samego końca. Trenerze, walczyliście, chcieliście. Było bardzo, bardzo blisko. Zabrakło kropki na dół. Czego jeszcze zabrakło?
przebieg tego meczu. Pierwsza połowa doskonała w naszym wykonaniu. Walka o każdą piłkę, trzecia, kwarta podobnie. Jakiś mieliśmy swój plan na ten mecz, go realizowaliśmy, byliśmy agresywni. No a końcówka już pod dyktando zespołu Starogardu. No niestety, no mamy potencjał ludzki taki, jaki mamy. Wiemy, że żeby wygrać mecz, musimy wyjść i walczyć od samego początku do końca o każdą piłkę. To staramy się robić. No, możliwe, że ta kontuzja Kuby, która nam przydarzyła się od razu prawie na samym początku meczu, to dla nas też był w pewnym sensie problem. No, straciliśmy, bo Ban musiał trochę też grać w strefie podkoszowej. Straciliśmy rotację na obwodzie, szczególnie utrudniona rotacja z młodzieżowcami, także to jest dla nas trudne. No i zespół ze Starogardu wyraźnie to wyczuł i to wykorzystywał, tak? Atakował naszych młodzieżowców na obwodzie i z tym mieliśmy problem. Ja dziękuję moim chłopakom za walkę. Trzymam kciuki za Kubę. Kuba był w fantastycznej formie ostatnimi czasy. To jest fantastyczny człowiek. Mam nadzieję, że szybko się pozbiera i wróci jak najszybciej na parkiet. Jest pytanie. Proszę. Panie numerze, dwa przesłanie. Koniec drugiej kwarty 1-11. Końcówka meczu 7-22. Z czego on unikał? No, ten, wiadomo, tylko koszykówka to gra serii czasem. 7 do 11. 1-11 i 7-11. 1-11. Wiadomo, to są takie problemy, z jakimi się borykamy troszeczkę od początku sezonu, że gramy dobrze, a później mamy problemy. Cały czas staramy się to eliminować, no, ale to jest zespoły, które przyjeżdżają do nas też, nas analizują. Doskonale wiedzą, że główną rolę odgrywał nas Damian i Mikołaj, często są naciskani. Czasem popełniamy proste straty i to jest nasz problem. Także no, głównie to może z tego wynikało. Oni w końcówce meczu pewnie też byli zmęczeni, bo Kamil Sadowski stosował dużo większą rotację na obwodzie. Ja musiałem ich trzymać w miarę długo na boisku i końcówka meczu już była po tych dyktantach. Ale innego wyboru nie mam. No, jakoś muszę liczyć na to, że oni są w stanie to wytrzymać. Jeszcze jedno pytanie, może Panie Fnerze, jak emocja po dzisiejszej kolejce szansa Sokoła na utrzymanie do stołu tabeli, to tylko sensacyjnie Katowice wygrały w Berlinie, a pozostałe drużyny znowu przegrały. Jakie szanse tam notuje? Ja powiem Wam szczerze, my cały czas wierzymy w to, być może już tylko my w szatni wierzymy i ludzie obok klubu wierzą w to, że my się utrzymamy, ale my będziemy walczyć do samego końca. Kilka naszych meczy to jest walka o każdy punkt, walka o każdą piłkę. My się nie poddamy do samego końca, kiedy nawet jeżeli stracimy matematyczne szanse, to tym kibicom, którzy tak tłumnie tutaj przychodzą na halę, wynagrodzimy to wszystko. Chcemy grać tak jak dzisiaj, walczyć, grać widowiskowo, zostawić serce na parkiecie i to jest nasz cel. A czy to da nam utrzymanie w lidze, to nie wiem, ale mam nadzieję, że tak będzie. Trzymamy zatem kciuki. Wszystkiego dobrego.